Kurde, w końcu mistrzowie dobrzy z dobrą pulą pieniędzy. Ma być taki rekord pieprzyli potężny. Dobranoc, samot. No i dziś. Witam zielonych. Dobry wieczór. Którym jutro, której? Tak jak dziś, albo wcześniej trochę. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz. Witam Państwa w awanturze o kasę. Wiedza, doskonała taktyka podczas licytacji, skłonność do podejmowania ryzyka i jak najlepsza współpraca w grupie. Tego wszystkiego potrzeba, aby zdobyć mistrzostwo w naszym programie. A oto 12 Little zawodników, Broly, którzy zmierzą się dziś ze sobą w naszej grze. O, przedstawiał będzie. Oj, Jaruzelski w teamie. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy graczy awantury o kasy. Niebiescy to Adam Zwierzy, historyk z Lublina. Rafał Bykowicz, technik z Kurnika, kapitan drużyny. Dariusz Tatkowski, kierownik restauracji z Trójmiasta. I Mirosław Kulanik, inżynier. Knez to ja za ile? Za 2 lata, witam. Energetyk z Dąbrowy Górniczej. Tak, zieloni to Jacek Jędrychowski, ekonomista z Piechowa. Dziękuję bardzo. Piotr Zielewicz, student Politechniki z Wrocławia. Krzysztof Hardej, technik mechanik z Warszawy, kapitan drużyny. I Jacek Iwan, inżynier chemik z Kędzierzyna Koźla. Drużyna żółtych to Stanisław Stałęga, inżynier górnik z Katowic. Dzięki wielkie, dzięki. Jacek Mystkowski, inżynier z Warszawy. Krzysztof, to jest Jaruzel. To jest Jaruzelski w 2 osobach, w jednym teamie. I Grzegorz Rojek, student z Radomia. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Czemu finał z kolei debil? To pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z Kamelo, drużyną nie wiem, na mistrzów czeka ta oto loża. A my witamy mistrzów awantury o kasę. Witold Paskucki, Tomasz Satelecki, Paweł Paskucki, Jakub Kołowski. Oby mistrzowie Stoka chociaż zrobili, żeby tego się nie dało pobić. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, panie Kubie. Co? Który odcinek? 8. A więc przede wszystkim powiem od razu tak, mamy bardzo dobrą mistrzowską nie drużynę, to mówię zwracając się lekko w stronę nowych drużyn. Do tej pory tak, będą w 5 programach wygraliście u nas aż 87 200 nice. Złotych i samochód. Piwy, dawno temu jest na YouTube. Panie Tomaszu, ostatnio powiedział pan, że zaspokoi wasze apetyty dopiero kilkanaście wygranych programów. No jak to będzie dzisiaj? Niech pan nam powie. Czy wciąż macie taki ostry apetyt na wygraną, czy już lekko jesteście uspokojeni tym, co no macie? Jak? Ten sam pozostał apetyt. Powodzenia, bo na dzisiaj lecimy. No co to znaczy? Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z wygraną drużyną z pierwszego etapu. Jeżeli mistrzowie znowu wygrają, to po raz 6 będziemy gościć ich w loży mistrzów. A jeżeli im się z kolei nie uda, no to ustąpią miejsca ciszej w swojej trochę loży wybacz nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap awantury. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. Ja to w ogóle wypiłem przynajmniej te teamy, tylko mistrzowie obecnie. A ja mam przed sobą tylko koło ich z kategoriami w sercu. Po wylosowaniu pierwszej z nich drużyny rozpoczną licytację. I ta drużyna, która głosi, bo nie słyszę, najwięcej, będzie odpowiadała. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje na konto pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie jeśli gry. Jeśli mistrzowie przegrają, zacznę szanować. I ta drużyna wejdzie do finału, która po 6 pytaniu w pierwszym etapie będzie miała więcej pieniędzy. Widzę, że możemy zaczynać. Nastroje dobre, patrzę na panów. Panie Rafale, dobrze się słyszymy? Tak. Tak? Panie Krzysztofie, jakie pytanie ma pan Leszek? Witam pana Krzysztofa. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić.
Krzysztof Ibisz dał na Goliborde 10 zł. Doceniamy pana szeroką wiedzę i umiejętności. Mamy zaszczyt zaprosić pana do noszenia czarnej skrzyni w kolejnej edycji Awantury o Kas. Dziękuję bardzo. Chętnie, chętnie. Ja chętny. Zobaczymy na monitorze. Już za chwilę. A ja tymczasem losuję. A będę mógł kategorię. Oglądać, jak się pan przebiera. Wybacz mi, poniosło mnie. O ja pierdziele. Najgorzej. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów propozycji. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zawsze pierwsza runda. Szałaputy, padaczka, chłopie. I potem dedek. Babank na 200. Ty, ale nisko jak na pierwszą rundę, co jest? Tego pytania 1600 zł odpowiadają zieloni. Gramatyka i ortografia. Z jakiego języka pochodzą wyrazy refektarz i wirydarz? Kurde, nie wiem, czy nie jest łaciny. Refektarz, nie się przedłużyć. Ty no niby pasuje łacina. To jest taka prosta, żeby była łacina. Tak? No i Krzysztof, ile czasu jeszcze zostało na odpowiedź? 30 sekund. Na zastanowienie się. Schodzić. Ja nie wiem. Nie wiem. Grecja też nie. Bo to niemiecki. Niemieckiego języka to będzie. Może podpowiedź. No i Krzysztofie, czy możemy kupić podpowiedź? Zawsze. Jak zawsze. Witam, Masa. Za ile pan sprzedał, panie Krzysztofie? Za 600 zł. Panie Krzysztofie, pierwsze pytanie. Za 300 zł. No za 400 sprzedam. Dobrze, kupujemy. Proszę bardzo. Targowanie. Niemiecki. O ja pierdziel. Za niemiecki. Nie, może turecki. Niemiecki. No trudno najwyżej. Tak myślisz. Turecki. No nie, ja nie mam pojęcia szczerze. Niemiecki, niemiecki. Niemiecki? Refektarz. Turki? Niemiecki. No ja wiem. Pan odpowiada. Zieloni udzielają odpowiedzi. Proszę bardzo. Słowa te pochodzą z języka niemieckiego. A jaka była panów pierwsza myśl? O, łacina, czyli... Pierwsza myśl to łacina. I to byłaby dobra odpowiedź. Sranie w banie, jak ja wymyślałem te słowa. I to jest kłamstwo. Zieloni w tej chwili na ostatniej pozycji 3900, przed nimi żółci 4500 i 100 zł więcej. Przepalili tylko 300 wypalić. Przed nami kolejne losowanie, ale wcześniej zapraszam państwa na krótką przerwę reklamową. Spotkamy się w poli. Wszystkie te, co wymienili, były podpowiedzi? No tak, no bo oni słuchają i nie przyjęli dla utrudnienia. Super mega fajka. Po reklamach trwa rywalizacja między trzema drużynami w pierwszym etapie. Prowadzą niebiescy 4600, za nimi 100 zł mniej, żółci 4500, a za żółtymi zieloni 3900 zł. Do puli następnego pytania przechodzi 1600 zł. Można golić jaja do mojego streama, czy nie? Ja mam wypieprzony, co ty robisz do tego streama, jeżeli dajesz subskrypcję, wysyłasz donate'a, przelewasz pensję ojca, wchodzisz w ten stream jak do twój stary do sekty jakiejś tam i przelewa pensję, oddaje mieszkanie do księgi wieczystej, moje nazwisko. To jest, jeżeli te wszystkie czynniki spełnisz, możesz robić co chcesz. A jak nie, to nie możesz golić jaj do tego streama i wypieprzaj stąd. Tak. A ja mam jeszcze 5 pytań w tym etapie gry. Długi możesz mi przepisać. Kategoria długi to historia Polski. Dobra, kończmy tego. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Żółci 300. Żółci 300.
Adoptować cię jako syna? Jak ty 8 lat temu ubierzmowania byłeś? No nie wiem, czy się da jeszcze. Pięć kaw puli w ogóle. Następny stream na jesieni czy wcześniej? Później. Niebiescy 1800, zielony 2, 2 po raz drugi, mam 2 100, jak się drob, będzie wabank raczej jakiś. 2 400 niebiescy po raz drugi, 2 500 mam już i 2 600 jest. 8 lat temu, tak. Ty, ładna kwota w sumie, ładnie podstali, co? Panie Krzysztofie, no, przede wszystkim gratulacje, bo jeżeli gra się po to, żeby wygrać, wejść do finału, to była tak głośno, no bo się ile mógł. I dzięki temu w puli tego jednego pytania mam 10 600 zł. Ale jeżeli się nie uda, odejdziecie z gry. W której bitwie w 1620 roku wojska polskie zostały pokonane przez Turków? Czaj, pokonane? Jak pokonane? Uiszczam opłatę za Staszka, ale chcę z tego filmik, chyba że masz 18, to się pieprz. W sensie z tego gol. No przecież pod Wiedniem to wygrali, no co ty gadasz, tu jest wojska Polski zostały pokonane przez Turków. To gdzie to będzie? Cecora? Nie wiem. 320. Ale Cecora, ale to jak to mamy nazwać? Bitwie pod Cecora? Poczekaj. I co, że niby 200 h znikniesz na pół roku? Posłuchaj, jak to się mówi, chwytaj dzień, tak? Doceń to, że jest 200 h i ja jeszcze jestem i jutro też jestem. Doceń to, dopóki jestem. A takie rzeczy pisz potem, ok? Też jak już mnie nie będzie. Co to też nie mam czasu? Doceń póki jestem. Jestem jak twoja babcia i dziadek. Doceń póki są. Pamiętaj o tym. Bo potem będziesz tylko płakał w poduszkę. Odpowiadaj. Zieloni chcą odpowiedzieć. Proszę bardzo. Udzielam odpowiedzi Jackowi. Była to bitwa pod Cecorą. A pan się interesuje historią? Ty rzeczywiście. Również. I warto, tak jest! O kurde, ty. Ładnie, serio. To są brawa zarówno za odpowiedź pana Będę Jacka, jak... Dzięki, Ilanek, za 3 lata. No jutro jestem jeszcze. Za licytację. Nie mogę, 200 godzin tu byłem, pieprzony 200 godzin. Codziennie tu byłem przez pieprzony 10 godzin cały maj, a ty płaczesz, że mnie może nie być na początku czerwca. No zaraz mnie dosłownie popieprzy. Pana Krzysztofa, który zaryzykował wszystko, żeby objąć prowadzenie. Udało się. Na koncie zielonych 10 600. Trzeba było przychodzić codziennie, jak byłem cały maj. I tyle. To byś mnie miał dość po tym maju i byś się cieszył, że mnie w końcu nie będzie. A obie pozostałe drużyny mają po 2000 zł. Przed nami jeszcze 4 pytania w pierwszym etapie gry. Dzięki oczywiście na słówka. Dzięki. Cały rok. Cały rok. No dobra. Geografia Polski. Przepraszam, tak. Nie wiem, Kubi. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej jeszcze drużyny to i słaba. Jak robię ludzie 300, 300, 300, 300, 400, zieloni 500, 500 zieloni, 600, 600 po raz drugi i 600 ludzie po raz, mam 700 złotych, mam 800, 800 po raz drugi, zieloni 1500 po raz drugi, rzuci mała! Ej, to jest. Ja się chwilę nie patrzę, to takie dobra zagrywka pana Leszka, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem licytacji pana Krzysztofa. Ej, Leszek to jest Lesław? 1500 zł, a gdyby powiedział 2, imię? Zablokowałby przeciwników. Tak jest. Czy Lech? Chwila nieuwagi, tak? Tak jest. Żółci wygrali licytację 4300 zł w puli tego pytania. Lech?
Na której rzece utworzono sztuczny zbiornik Jeziorsko? Jezus, Odra. No, myślcie. Ja nie wiem. Sztuczny zbiornik Jeziorsko. Ty coś mówiłeś, że z geografii. No. Czyli kojarzysz coś? To od lewo. Kojarzysz coś? Ja nie. Warmia Mazury gdzieś. Ja wiem, ale... A jak to są rzeki? W czerwcu powinno być 720 godzin. No myślę. Jak z czasem, panie Krzysztofie? Nie jest źle, 25 sekund na zastanowienie się. Ale jak troluje, jak było 20. Podpowiedź? Warto. Nie, oni wabank dali. Warto, nie wiem. Albo narew, co? Może narew. Dobra. Narew? Nie, nic innego nie przeszkadza. Stawiamy, tak? Czas minął, panowie, proszę odpowiedzieć. W streamie było 159 godzin. Stawiamy na narew. A mieli wypłatę też tak na liczysz, dlatego głodujesz? Warta. Aha, warta. Niestety, nie udała się ta zagrywka wabank. Poza tym, przepraszam. Musimy panom podziękować za udział w grze. Dziękujemy bardzo. Ty, ale warte to ja powinienem wiedzieć. A my teraz mamy dwie drużyny na polu bitwy. Prowadzą zieloni 9100 zł, a niebiescy mają 1200 zł. Ale uwaga, tak, w puli do następnego pytania przechodzi 4300 zł. A ja mam jeszcze trzy kategorie. Jakieś nadgodziny w czerwcu, no i ktoś mnie rozumie. Tylko problem jest taki, że nadgodziny są tak, wiesz, więcej płatne, tak? Także... Każda godzina w czerwcu to musisz wysłać 55 euro. Ja się cenię. Albo 0 godzin i luj. Nie do końca tego etapu. Jak to wyliczyłem? Ja? Kategoria ciekawostki. Tak. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 Dzięki. Złotych od każdej Kamela. Drużyny i słucham panów. Niebiescy baba. Po co dali? Po co dali slow-mo? Udzielę, żeby się trudno. Chcesz euro, to streamuj po niemiecku, ale posłuchaj, widzisz emotkę nie wspieram? Dwa? Euro zara będzie tutaj. No trudno, żeby się trudno. Zgodnie z regulaminem, jeżeli drużyna krzyknie wabank, to ma prawo grać, ponieważ ja wyprzedzam czasy. O wszystko i tak będzie teraz. Oczywiście warto było krzyknąć wabank, ponieważ mieliśmy dużo pieniędzy. Ile w puli. Zarobiłem przez 200 kamaj? Z poprzedniego kamaj? Pytania. Pula tego pytania to 5700 zł. Panowie, do czego służy Ty. Ten przedmiot? Minuta na zastanowienie się. Pokaż to. Właśnie. No to pokaż. No szczerze mówiąc, ja bym tym poskrobał ryby. To jest skrobaczka do skrobania ryb. A. Tak. Drobnouskowy. Te dwa on może mieć rację, jak ktoś wie. Ja bym dał skrobaczkę do ryb. Czy już takie skrobię w domu ryby, w końcu jest to bardzo podobne. Dobra. Dobrze, no tak. Ja nie mam nic do powiedzenia. Dobrze, już takie skrobię ryby. Trudno, wóz albo przepis. Albo gram dalej, albo... Niebiescy udzielają odpowiedzi. Proszę bardzo. Jest to przyrząd do skrobania ryb. A pan używa takiego przyrządu? Tak. Skrobie pan ryby w domu? Tak. Tak, Regal, masz rację. Tak jest! Aj. Ósmy czerwca mam urodziny. Czy z tej okazji będzie po poślizgu morza? Z tej okazji to wiem, kiedy nie odpalić. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o stanko zawodników. Właściwie można powiedzieć, że niebiescy przegrywali, a teraz wciąż są na drugiej pozycji, ale mają aż 5700 zł. Ale ja wam dzisiaj tego, zieloni, nastrój typu wyzywanie hejterków. 8900, a więc jeszcze wszystko może się zmienić. Niebiescy mają szansę na zwycięstwo w pierwszym etapie. Miki, nie można tak. Dwa pytania do końca. Ja i tak nie wiem, czy nie wspieram dwa jest legalne, ale jest. Przymykam oko. Kategoria Historia Polski. Oho.
Rozpoczynam licytację. Wiązankę na hejtera. Od każdej drużyny i słucha panów. Nie da się z powietrza, ja zawsze odbijam piłeczkę. Musiał coś zahaczyć. Ile donać, żebyś już nigdy nie włączył streama? Dobre pytanko. Chyba nie ma takich pieniędzy. Po co mi? Jak ja milioner już. No, pan Krzysztof nie chciał dalej licytować, ale jeżeli teraz niebiescy odpowiedzą poprawnie, no to mają nawet szansę na prześcignięcie zielonych. Czy zamiał? Ostatnie pytanie. Zobaczymy. Oczywiście pan Adam żałuje, jak? Że to nie jest historia sztuki. A bo to piąte. W rublach? No w rublach to jakaś miliony. Następnym razem. Pochodne może ile rubli tam tak jest? Spójrzcie panowie na ekran. To jest bitwa. Podczas którego z powstań stoczono bitwę przedstawioną na obrazie. Nie. Ty, ale poczekaj, styczniowe, no właśnie. Czekaj, na pewno? Styczniowe, bo śnieg. Ale czekaj. A nie był inny obraz do styczniowego? To jest Napoleon w tle chyba. To jest coś z tym powstaniem w tym Królestwie Warszawskim. To jest chyba jakieś... Nie wiem, jak się nazywa powstanie w tym Królestwie Warszawskim, co Napoleon zrobił. Ale to jest chyba to powstanie. To nie jest styczniowe. Przecież. Kościuszkowskie? Nie wiem. To było w innych czasach chyba. Albo mi się już porypało. W Księstwie Warszawskim. To jest to powstanie chyba. O, listopadowe w Księstwie Warszawskim widz pisze. Czyli to jest listopadowe ewidentnie, nie styczniowe. Nie, powstanie listopadowe. Olszynka Grochowska. Tak. Niebiescy udzielają odpowiedzi, może tutaj kolega. Proszę bardzo, panie Adamie. No, uważamy, że jest to bitwa pod Olszynką Grochowską, czyli powstanie listopadowe. A kto namalował ten obraz? Który, znaczy, nie pamiętam imienia w tej chwili, ale chyba Maksymilian Gierymski. Wojciech Kossak, ale to dobra odpowiedź, powstanie listopadowe. Jak Kossak, to tylko Napoleona malował, czyli to musiał być to powstanie. On nic innego nie umie. W tym momencie 6200, 2200 zł mają Kozak. Więcej, zieloni, czyli 8400 i teraz wszystko się rozstrzygnie. Ostatnia kategoria, pierwszy medal. Te kościuszkowskie powstanie to chyba tak na oko to sporo wcześniej było, czy nie? Czy to jest to? To nie jest to. Albo później, ty, bo może mi się we łbie już pieprzyć, ale chyba wcześniej to było kościuszkowskie, nie? Na koniec XVIII wieku? Jak to jest? Czy jeszcze później? Początek XIX wieku? Kościuszkowskie? Nie. 1764? Okej, okay, no to... No tak, to potem były kościuszkowskie. Polska muzyka rozrywkowa. Steve. Weź udaj Perma, Black Blue. Perma z bomby. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Jakiś bot. Niebiescy 300? Zielony 400? Zielony 400? Niebiescy 500? Zobacz jej, jakieś losowe litery. 500 po raz drugi i 500... Niebiescy 1000! Po raz trzeci. Bo sam siebie chciał przelicytować. To kolega mi krzyczał, nie? Panie... Rozumiem. Rafale, nie można samemu siebie przelicytować, ale oczywiście mógł pan zrobić inaczej. No też by to nic nie dało, ale gdyby może pan wszedł wyżej, może udałoby się wyciągnąć jakieś pieniądze od zielonych. Tak, Łukasz. Nie udało się, 900 zł w puli. Ja namalowałem. Tutaj pan Krzysztof wytrzymał dzielnie. Tak, Syzyf. Który zespół wylansował płytę pod tytułem Z gitarą wśród zwierząt? Ja pierdziele, co to w ogóle za pytanie? Nie wiem, co to znaczy. Lady Punk. Tak? Lady Punk. Strzelamy? Jak? Odpowiedzieć odpowiedzi? Lady Punk. No bo nie ma co odpowiedzieć. Myślę, że podpowiedzi nie ma co brać. Znaczy, jest tak, jest no, no i tak jest poprzedane. Tak? 70%. Może być tam, oni mieli takie różne wyskokowe. Spytaj się, bo ile podpowiedzi. Ile by kosztowała podpowiedź, panie Krzysztofie?
200 zł. Panowie? Bierze. Po 50 z każdego. Bierze. Poprosimy o odpowiedź. Proszę bardzo. Bez targowania nawet. Proszę. A co tu się było, było wytargować? Chłopak się też szczyci. Lady Punk, bielizna, oddział zamknięty. Ty może Big Tyt, bo oni robili też słynną piosenkę, co leci w Acer często. Pasuje ten tytuł też. Big Tyt też był zwariowany. Ja myślę, że będzie lepiej. Dobra. No. Ja się waham. Niewiesty, udzielają odpowiedzi tu kolegę, proszę wyznaczam. Proszę bardzo. Pierwsza myśl najlepsza, więc myślę, że Lady Punk. A jaką miał pan drugą myśl? Ty, Big Tyt. Big Tyt, tak jest. O kurde, czyli oni tematycznie zawsze lecą. Tak więc już wszystko wiemy. Otóż, grę kończą niebiescy, nie udało się prześcignąć zielonych. Macie panowie na koncie 5500 zł. Dziękujemy wam bardzo, gratuluję. Natomiast do finału wchodzą zieloni. Po 6 pytaniach 8000 zł plus pula z ostatniego pytania, więc wchodzicie do finału mając na koncie 8900 zł. Gratuluję! Jesteśmy w finale. Zieloni wchodzą do gry finałowej, mając na koncie 8900 zł. Różnica między wami a mistrzami to 4800 zł. Były dużo większe różnice i udawało się zniwelować, udawało się odwrócić sytuację, także wszystko w waszych rękach. Witamy mistrzów. Mistrzowie raczej ich miażdżą i oby tak było. Mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny przystępują do licytacji. Jakub, ta drużyna, która zapłaci najwięcej za pytanie, odpowiada. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w finale i ta drużyna zdobędzie mistrzostwo, która po 6 finałowym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuje pierwszą kategorię w finale. Jaglak u mistrzów? Jaglak? Budzić miasto, kaszę zasiać? Ja pierdzielę, to jest tak stare. Kategoria... Nikt nawet nie wie, o czym ja mówię. Jeden na jednego. Proszę teraz, aby drużyny wytypowały po jednym przedstawicielu. Najpierw zieloni. Dzięki. Wybieramy kolegę Jacka, żeby nas... Proszę, panie Jacku, proszę. Ja wiem, Jadek, dzięki. Też jesteś stary. A mistrzowie? Pana Jakuba, można było tego się spodziewać. Jakub poszedł, ale jak on odpadnie, to oni przegrają. 500 zł i wkładam do puli tego pytania. O kurde, za chwilę wybierzemy kategorię. Kiedy przeczytam pytanie, ten z panów, który wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy wraca do swojej drużyny, a na konto drużyny trafia 1000 zł. Tak szczerze pytasz? Jeżeli się pomyli, siada na ławce rezerwowych i wtedy drużyna gra w osłabionym składzie. Spójrzmy na ekran. Oto kategorię. Chciałbym zapytać najpierw pana Jacka. Polskie seriale. A nie, bo on jest mocny w tym. Matematyka. Nie, Jakub jest mocny w polskich serialach. Nie lubi, a pan, panie Jakubie, no nie mam tu wędkarstwa, które moglibyśmy skreślić. Ale skreślmy ciekawostki. Proszę bardzo, nie będzie ciekawostki. Panie Jacku, co skreślamy? Ty, ale zobacz, że Jakub, wydaje mi się, że na tym... Czekaj, zaraz zerknę. Na tym właśnie opiera swój plan, że patrz, odciął ciekawostki i liczy, że chłop nie zauważy tego, bo się oddaliło od grupy, rozumiesz? Literatura na świecie. Nie będzie literatury na świecie. To jest taki fajfet. Jaka jest decyzja pana Jakuba? Może polską muzykę rozrywkową. Nie będzie polskiej muzyki rozrywkowej. I teraz pan Jacek, którą skreślamy? Rozmaitości ze światem. No jest. Jakub ma swoją kategorię. I mamy teraz dwie, panie Jakubie, ciekawa. Ciekawe, jaka będzie decyzja. Usuńmy geografię. Usuwamy geografię. To było oczywiste. Chłop pod siebie. Polskie seriale. Jak się pan czuje, panie Jacku, z polskich seriali? Nice. Myślę, że dobrze. Że może być, tak? Tak. Oto pytanie. Ten z panów, który wie, naciska przycisk. Spójrzcie panowie na ekran. Czekaj. Jeszcze nie. Stary pancer. A, kto piosenkę zrobił? Otargałeś. Już Dedek. Na tej wojnie ładnych parę lat. Jaka rasa psa. Który znany aktor śpiewał tę piosenkę? O kurde, ale kliknął. Udało się panu Jackowi nacisnąć jako pierwszemu
Panie Jacku, jaka jest odpowiedź? Edmund Fetting. Tak jest! Pan Jacek wraca do swoich. 1000 zł trafiło na konto Zielonych. W tej chwili Zieloni mają 9400 zł. A no niespełna 4000 więcej muszą mają go wykupić, mistrzowie. Bo natomiast 13200. Natomiast mistrzowie mają teraz ogromny kłopot, ponieważ poprosili, żeby w pojedynku jeden na jednego wystąpił pan Jakub, który musiał powędrować po tym pojedynku na ławkę rezerwowych. A więc mistrzowie grają bez niego. No, to jest grukasz. Trudna sytuacja. Panie Jakubie, pan kupujemy znał go. Odpowiedź? Tak, oczywiście. Troszkę za późno pan nacisnął, zgadza tak? Zgadza się. Czyli ułamek sekundy zadecydował. Panie Witoldzie, słucham. Chciałem spytać, ile by kosztował powrót Kuby do zespołu? Ciężko bez Kuby. 5K. Ciężko. Kuba jest Kuba. Moja propozycja jest następująca. Pan Jakub będzie mógł do panu wrócić, jeżeli 3000. Na waszym koncie zostanie taka sama kwota jak u Zielonych, 9400. Ale bomba, ty. Ale bez niego przegrają, muszą. A co robimy? Jak jasne. Widzimy, kosztowny wow. Zawodnik. Mhm. Spytaj się, że to w każdej chwili można, tak? Co? W każdej chwili można. No, na razie. Hamuje? No, co, emocje podbijano. Nie, no, przeczekać i ten, mhm. I na dostępnej wykupić, czy tak. Nie? Na razie jeszcze spokojnie. Nie, no, 2000 czasów chciał, 1500. Panie Krzysztofie, proponujemy 3000 zł. To jest tylko 800 zł różnicy. Ale to jest 3000 zł. Boicie się panowie grać bez pana Jakuba? Nawet nie jest ten problem. Chodzi o to, że zaczynaliśmy razem i chcielibyśmy razem skończyć. 3800 proponuję. Zgodzi się? Kupiony. Proszę. Ja pierdzielę. To już jest znak, że on to kieruje. Dzięki niemu mają te ponad 100K. To oczywiste. Łap, cały team ciągnie za tłuste łby. Za 3800 zł i... Siekuję gridę za 56 lat. Kolejny powrót widzę. Jak dobranoc? Co jest w dupę? Siedź tu. Co się dzieje teraz na tablicy wyników? Obie drużyny mają taką samą szansę na zwycięstwo w finale. Kunik? Nie wiem ile, ale... 9400 zł. Rekordowo zarobili. Ale uwaga, mamy jeszcze 5 kategorii do końca finału. Losuję. Kurde, ciężko będzie, bo tu muszą wabank grać. Bez bloków. Już siedzę, szefie, przepraszam za spóźnienie. Witam, Grzegorz z Florydy. Filozofia i religie. Green Red. Jej, spać. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 400. 400. 500. 500. Ciężko. Pas. Sprzedaż. Aha. Ichy. Oczywiście przy równym stanie konta to nawet paręset złotych przewagi może być decydujące. Jak nazywa się rzeka, nad którą udzielał chrztu Jan Chrzciciel? Ja pierdzielę, co to jest za kategoria? Odpowiada Kuba. Za 3800 wykupiony pan Jakub. Musi się jednak w jakiś sposób... Oczywiście. Jan Chrzciciel chrzcił nad Jordanem. Tak jest! A więc udało się mistrzom od razu po wykupieniu pana Jakuba uzyskać minimalną przewagę. W tej chwili na ich koncie 9800 zł, a więc można powiedzieć, że z tych 3800, 800 już pan Jakub odrobił, a na koncie Zielonym 9000 zł. Tak więc wszystko się jeszcze może w finale podstawowa wydarzyć. Podstawowa wiedza to jest? Po reklamach. Podstawowa wiedza, tak? A wiesz, w takim razie, ilu synów miał Zeus? Przepraszam za urażenie twoich uczuć, nieważne. Witamy
Państwa po reklamach. Ile w czerwcu godzin Green Red? Ja tylko w maju liczę. Przypomnę, że przed przerwą reklamową ile będzie, tyle będzie. Bardzo ciekawa sytuacja. Otóż pan Jakub został wykupiony z ławki rezerwowej przez mistrzów za kwotę 3800 zł. Ile już chciał, tyle miał. Z tej kwoty, bo odpowiedział na pytanie przed przerwą reklamową i mistrzowie prowadzą. Zeus swoje dzieci zjadał, to nie on, to jego stary. Na koncie, a na koncie zielonych 9 tysięcy. Nie wiemy więc, kto wygra podstawowa finał. Podstawowa przed sobą jeszcze 4 kategorie. Przepraszam. Wszystkich. Znałem Zeusa osobiście. Muzyka klasyczna. Florence Sandals. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Chyba. I słucham. Nie wiem na ile jest. Zieloni 300. 400. 400 mistrzowie. Zieloni 500. Co tak ostro? 600 mistrzowie. 600 po raz drugi i 600 po raz trzeci. Po co on tak wydarł mordę i... Sprzedamy. Ale ci zieloni są tępi. Jaki jest klucz do dwubiegunowości? Nie, Krzysztof, ja tylko powiem, że nie jestem pewien, czy jest to dobra taktyka, taka zachowawcza. Zresztą tak graliście w pierwszym etapie. Udało się wejść do finału, dobre ale pytanie. Czy uda się wygrać finał? 1100 w puli. Zielony to największy nobek? Nie, poprzedni był gorszy. Pan gardzi nawet najdrobniejszą kwotę. Żółty zbieraj, chyba, tak? To był. Jak brzmi nazwisko kompozytora musicalu Machiavelli? O kurde. Ty. Nie wiem. Ale to znane jest. Czemu ja tego nie wiem? Myślę, że nie słyszałem. Pagani. Był taki skrzypek. Warto, warto. To on? Jedyne wyjście jest podpowiedź. To się liczy? Będziemy potrzebowali małej podpowiedzi. Nie ma sprawy? I taniej. No, w miarę taniej. Panini? Cześć, co to jest Panini? Kojarzę tą nazwę. Co to bierzemy? Jest? Proszę bardzo. Tadeusz Sygietyński, Artur no i nie ma Sullivan, mojego. Harry Warren, Jerzy Wasowski. Dobra, ty, nie wiem, Artur. Tak. No to nie pisał wiem, muzykali. Chyba nie. Mhm. Kanapka z żabki, pani? No, mam jedną z dwóch. Lecimy na Morena? Nie. Czemu to jest logiczne? Lecimy? Morena czy Sullivan? Ja nie chcę nic mówić, żeby... No nie, mówić, nie, że... nie. Sullivan, daj. Sullivan, tak? Ale strzała kompletnie. No, leci, leci. To był Artur Sullivan. Czy zieloni by uznali taką odpowiedź? Szczerze mówiąc, nie mamy pojęcia. Nie mają panowie wiemy. Pojęcia, tak? Żadnych przypuszczeń, żadnych skojarzeń. To był Jerzy Wasowski. Ty, to ten, co Matrixa zrobił. Jeden z dwóch. A więc 1100 zł przechodzi do puli następnego pytania, a ja mam 3 pytania do końca gry. Jeden z braci sióstr, tak no. Kategoria fizyka. Jak kobieta robiła? Nie, nie wtedy. Rozpoczynam Mike Wazowski. Był potwory i spółka, no pamiętam go, ten zielony z okiem. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300, zieloni 400. 400 mistrzowie, 400 po raz drugi i 400 po raz... Zieloni 500. Pan 500, ode im wyczekał. Już, panie Witoldzie, faworyzacja. 600. Mam 600. 600 po raz drugi i 600 po raz trzeci. Zieloni to. Sprzedaż. Ale zieloni to są pepie. Warto było oczywiście mistrzom kupić to pytanie, bo mieliśmy pulę z poprzedniego. W sumie mamy 2200 zł, a wszyscy doskonale wiemy, że mistrzowie nie gardzą żadną kwotą. Ej, szczere pytanie. I napisz jeden, jeżeli tak uważasz. Szczasz na zielonych? Jeden. Pan chciał dalej licytować, panie Krzysztofie? Tak, oczywiście. Troszkę może za późno. Jak nazywa się maszyna prosta,
wykonująca ruch posuwisty pod wpływem przyłożonego momentu obrotowego. Boże, jaki opis, a to pewnie jest coś giga prostego. Lelum po lelum. Tłok. Ty, no, może być. Tak, rzeczywiście, tłok. Co się nazywa, ten koło takie, co chodzi? To no. Koło. Skleroza. Nie, nie, nie. No, muszę to odpowiedzieć, nie? No, odpowiedź. Ile kosztuje podpowiedź? 800 zł. Nie. Co było? Pół 200? Wał jak wał. Jak młyn. 500. 700. Czemu tak drogo? 600 i bierzemy. Proszę. No jasne, jasne. Tak. Dobra, już. Jakiego wała? Chcecie panowie wycofać? Proszę. Proszę. Chcecie wycofać się? Możemy. No. Już. Kupujecie, tak? Jo. Proszę bardzo. Jo. Wielokrążek, równia pochyła, tak, korba. Nie ma. Korba będzie? Chyba korba. Ale nie wiem. Śruba. Śruba? Nie, no jak? Śruba to sama nazwa. Serio, śruba? No jak śruba? Przecież tu się nie... nielogiczne by było. Ty chyba, że nie. Może tak być. Nie wiem, jak korba wystawią pierwsze. No, stawiamy na śrubę. O ja pierdziele, czyli dobrze. I bardzo słusznie, śruba. Jaka logika, co ty pieprzysz, ci śrubę zaraz pieprzysz. No ale było warto chyba kupić podpowiedź, prawda? Warto było kupić podpowiedź. Warto było, tak. Srogika. I mistrzowie prowadzą o 1900 zł. Na logikę głąbie to ci wpieprzę śrubę pod żebro w GTA. Co ty pieprzysz? Bo nie... Mają 9900, a zieloni 8000, którzy tak jak w pierwszym etapie grają jednak bardzo zachowawczo. Ale panie Krzysztofie, może jakieś takie bardziej kategorie, które nam będą odpowiadać, żeby były. To trzeba zaczarować koło. Ty Jakub, masz rację. Otworzyłeś mi oczy. Masz rację. Przydałoby się. Teraz jest logika w tym. Jakub mądry, no wie. Kategoria historia powszechna. Ej, 12 w nocy jest w ogóle. Otwieram licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów propozycji. Zieloni 300. 300 proszę. 400. 400 po raz. Przeproszę cię, nie. Mam 1000 od zielonych. Bo to Jakub mi pomógł. Ty mnie obraziłeś. 1500. Idź się. Muszę powiedzieć, że to mnie pan Krzysztof zaskoczył taką licytacją. Przepraszam cię. Jeżeli drużyna pana Krzysztofa odpowie prawidłowo, uwaga, będzie miała na koncie 9500 zł i będzie wyprzedzała mistrzów o 1100 zł. Przed ostatnim pytaniem. Ty, to jest ten z Kapitana Ameryki, ten Niemiec. Jak nazywa się prezydent Francji widoczny na ilustracji? Zieloni chcą odpowiadać. Proszę bardzo. Wyznaczę do odpowiedzi kolegę Jackę. Proszę. Jest to Jacek jakiegoś aktora mi przypomina, a tobie? Kurde, nowy mistrzowie raczej. Ty, dołożyj.
Jest szansa, że dołoży, bo jest close. Jest szansa, że dołoży. I panowie, losy finału się odwróciły. 9,5 tysiąca złotych macie na koncie, a drużyna mistrzów 8400 złotych. Tak więc, no to była bardzo mocna, ostra i bardzo ryzykowna licytacja pana Krzysztofa, który zaryzykował wszystkie pieniądze swojej drużyny po to, żeby objąć prowadzenie w finale. Przed nami ostatnia kategoria. Teraz rozstrzygną się losy tej gry. O, no tak malutko. Oj. Jeden na jednego. Nie, czekaj. Nie, no nadal to będzie za dużo chyba. No. W tym momencie biorę od każdej drużyny po 500 zł, wkładam do puli i uwaga panowie, dokładam od siebie do puli 500 zł. Ja pierdzielę w dupę. To oznacza, że ten, kto wygra grę jeden na jednego, to ta drużyna wygra program. Nice. Proszę teraz, aby panowie wybrali po jednym przedstawicielu. Jakub, na idź. Decydujemy na ten same posunięcie się, czyli wysyłamy do boju kolegę Jacka. Proszę bardzo. Ja jej głowy nie pierdzę. I proszę, tradycyjnie, widzę mistrzowie, pan Jakub. Nerdzi. Dzisiaj panowie już mieli pojedynek, przegrał pan Jakub. Jakub, proszę. Za chwilę wybierzemy kategorię, potem przeczytam pytanie. Ten z panów, który wie, naciska przycisk i odpowiada. Spójrzmy na ekran. Najpierw wybierzemy kategorię. Wtedy zaczynał pan Jacek, więc pozwoli pan, że tym razem zacznie pan Jakub. Którą kategorię skreślić? Wyeliminujmy wędkarstwo. Nie będzie wędkarstwa, ja wiem, że pan nie wędkuje. Film a pan Jacek, czego pan nie lubi? Chemię. Nie ma spraw. Jakub nie chyba będzie filmy zostawi. Panie Jakubie? Odrzućmy przysłowie. Odrzucamy przysłowia. Panie Jacku? Historia sztuki. Nie będzie historii sztuki, skoro pan jej nie chce. Panie Odrzućmy Jakubie. Geografię świata. Proszę, niech zniknie geografia świata. O kurde. I panie Jacku, między historią Polski a film światowy? Film światowy. Nie będzie. No i Jakub dead. Jakub dead. Historia Jakub Polska. Dead. Kto wie, naciska. On tylko się na filmach zna. Którą armię podbił pod Kirchholmem hetman Jan Karol? Szwedzką. Już nie czytałem dalej pytania, bo był naciśnięty guzik, więc jakby rozumiem, że musiałem dać odpowiedź. Jakieś brawa słyszę? Tak? Tak jest słabe? Szwedzką! Oczywiście! Dobrze, Jezus Maria! Ja obsrany. Kuba, wiedziałeś śmierdkę. Nice, Kuba, bardzo ładnie. Pięknie, Kuba. Kubuś królem jest. Jak ja Kubusiowi czoło wycałuję. Na wizji. Chodź, Kubuś. Kubusiu, chodź no. Ponieważ dzięki dobrej odpowiedzi pana Jakuba udało się mistrzom wyprzedzić zielonych o jedyne 400 zł. Tak więc. Tak, pierdol, przetrwałeś. To była bardzo dobra gra zielonych. Świetna ostatnia licytacja pana Krzysztofa. Gratulacje. I panowie kończą pojedynek dzięki tej odważnej ostatniej licytacji. Dzięki waszej grze, ale głównie tej ostatniej licytacji kebab. Z kwotą 9000 zł. Ładnie. Gratuluję, dziękuję bardzo. Kurde, w końcu godni przeciwnicy. Tak naprawdę pierwsi, od kiedy mistrzowie są mistrzami. To mi się wydaje. Natomiast jak widzieliśmy, pan Jakub zrehabilitował tak, się za przegrany chyba pojedynek, który kosztował drużynę w sumie 3800, bo za tyle wykupili pana Jakuba. Tym razem odpowiedział prawidłowo, zapewnił zwycięstwo swojej drużynie i panowie wygrali tylko dzisiaj 9400 zł. Natomiast ja pierdzielę. O kasę. Uwaga! 96600 zł i samochód! Wspieram. Będziemy gościć następnym razem w Loży Mistrzów w kolejnym programie. Jeżeli chcą państwo przeżywać z nami te wszystkie emocje, jeżeli chcecie wygrywać pieniądze, samochody, zapraszamy do nas. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisującej. Kiedyś to jak milion.
No tak. Czy zbawi mnie next? To chyba starczy, chociaż... Jeden... A właśnie, daj to Black Blue. A, to! Pamiętam. Dobra, puszczę to w pętli i do siku. Obejrzyjcie sobie. Wszystkiego najlepszego, tata. To jest piękne. Ja to znam na pamięć. Życzymy ci dużo zdrowia. Szczęścia, pieniędzy. I streamków w tym roku. Żeby psychika była silniejsza. Wszystkiego najlepszego, Sparta. Wszystkiego najlepszego, Sparta. Życzymy ci dużo zdrowia. Życzymy ci dużo zdrowia. Szczęścia, pieniędzy. I streamków w tym roku. I streamków w tym roku. Żeby psychika. Żeby psychika. Była silniejsza. Była silniejsza. Dajcie, ale tańcują. Wspaniały to jest film. Link do tego? To na publicznym, nie? To od Black Blue i Regala. Na urodzinki było. Coś pięknego, aż się człowiek... Aż się człowiek, kolegi... Czekaj, aż się członek chyba miało być. Coś pięknego, aż się członek kolegi za... Nie, chłop taki podniecony, że pisać się umie. No ja też się nie umiem od podniecenia. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę